Keto Wtorek, odcinek 51. Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Tydzień temu słowo się rzekło i wciąż pozostajemy w temacie tłuszczów. Dzisiaj powiem Wam o moich ulubionych 10 źródłach tłuszczu i o takich 5, których Wam zdecydowanie nie polecam. Zapraszam. Tłuszcz jako jeden z makroskładników jest chyba tym najważniejszym na keto i czasami już nawet na ketoadaptacji niektórym brakuje pomysłów, jak ten tłuszcz sobie dodać do diety, skąd, w jakiej postaci, bo rzeczywiście jest on bardzo ważny, żebyśmy mogli wejść w ketozę, prawidłowo przejść ketoadaptację i po prostu nauczyć nasz organizm korzystać z ciał ketonowych jako fantastycznego źródła energii. Te 10 najlepszych źródeł tłuszczu, to nie będzie tak, że numer 1 to jest w ogóle najlepsze, najfajniejsze, a numer 10 to takie, wiecie, średnie, bo każdy rodzaj tłuszczu jest nam potrzebny i każdy służy trochę do czego innego w naszym organizmie, ale postanowiłam, tak jak już zaczęliśmy w zeszłym tygodniu od tłuszczów nasyconych, to właśnie przejść przez tłuszcze nasycone, potem przez jedno i wielo nienasycone, więc w ten sposób ta kolejność powstała. Jeżeli chodzi o tłuszcze nasycone, to na pewno mięso, tłuste mięso jest bardzo dobrym źródłem tłuszczu. Już nieraz mówiłam Wam na kanale o gęstości odżywczej. Produkty zwierzęce mają największą gęstość odżywczą, czyli najwięcej jest jedzenia w jedzeniu. Oczywiście ważne jest, żebyśmy mieli dobrej jakości to mięso i dobrze je przygotowali, czyli nie spalony boczek, nie wiadomo skąd, ale po prostu dbamy oczywiście o jakość i stopień przetworzenia. Natomiast tłuszcz z mięsa jest naturalnie występującym tłuszczem w przyrodzie i jest ekstra. Druga rzecz, jeżeli chodzi o tłuszcze nasycone, to masło. Szczególnie ja uwielbiam masło ghee, czyli tak zwane masło klarowane, które dobrze tolerują osoby, które nie mogą jeść nabiału i ono jest też świetne do smażenia. Punkt trzeci to są jaja. O tym był osobny odcinek. Jaja są super. Czasem niektórzy są na nie uczuleni, więc jeżeli Was ten temat interesuje, to zapraszam do tego filmu. Natomiast jaja są bardzo zdrowe, bardzo bogate odżywczo i są też fajnym źródłem tłuszczu. No i jeżeli jeszcze chodzi o tłuszcze nasycone, to numer 4 to smalec. Szczególnie mój ulubiony smalec gęsi, na którym smażę. Nie ma takiego intensywnego smaku ani zapachu. Nadaje się idealnie do smażenia i również jest bogaty w składniki odżywcze. No i numer 5. To jest kokos i olej kokosowy i wszystko to, co z tego kokosa pochodzi. I włączmy już też do tej naszej klasyfikacji MCT, to jest frakcja oleju kokosowego. Również są to tłuszcze nasycone, które mają działanie przeciwzapalne, przyspieszają ketoadaptację i o tym wszystkim mówiłam Wam w filmie tydzień temu, więc już się nie będę powtarzać, ale w naszym top 10 również znajduje się olej kokosowy. Przechodzimy do MUFAS, czyli monounsaturated fatty acids. Jedno nienasycone kwasy tłuszczowe, one już w przeciwieństwie do tych nasyconych nie jest powiedziane, że są takie złe i niedobre, tak ogólnie mówiąc, bo oczywiście, że są dobre jedne i drugie. Natomiast jeżeli chodzi o MUFy, to numer 6 w klasyfikacji u mnie zajmuje zdecydowanie oliwa z oliwek oraz oliwki same w sobie. Oczywiście oliwa z oliwek, tego tłuszczu dostarczy nam więcej. Natomiast oliwki i oliwa z oliwek są podstawą diety śródziemnomorskiej, chyba niezaprzeczalnie uznawaną za jedną ze zdrowszych diet i według mnie ona właśnie zawdzięcza to głównie temu, że ta dieta śródziemnomorska, że po prostu w tamtych rejonach stosuje się dużo oliwy z oliwek, która jest świetnym tłuszczem. Kolejny jedno nienasycony tłuszcz, który warto stosować, to awokado i olej z awokado. Awokado to jest jedyny owoc, którym nie musimy się martwić w zupełności na keto. Awokado jest mega bogate właśnie w składniki odżywcze. Ma w sobie błonnik, który
często mamy go za mało na ketoadaptacji i mamy zaparcie z tego powodu. Ma w sobie potas i magnez, czyli elektrolity, których nam często brakuje. Ma w sobie witaminy, więc awokado jest fantastyczne i olej z awokado również bardzo Wam polecam. U mnie na 8 miejscu będą źródła tłuszczu w postaci orzechów i pestek. To są zarówno te MUFA, czyli jednonienasycone, jak i wielonienasycone, czyli PUFA. I tutaj już nie będziemy się bawić w rozdzielanie, bo to nie o to chodzi w tym filmie. Natomiast jeżeli chodzi o orzechy na keto, szczególnie na ketoadaptacji, no to chyba w ogóle prym wiodą orzechy makadamia. Wiadomo, że one są drogie, bo za kilo zapłacimy przynajmniej 100. Natomiast są też fantastyczne orzechy pekan. Są świetne migdały, które są też bardzo dobrym źródłem żelaza. Są orzechy brazylijskie, orzechy włoskie, więc tych orzechów jest całkiem sporo i one mają nie tak dużo węglowodanów, bo musimy pamiętać, że orzechy nie tylko są źródłem dobrych tłuszczów, ale również są źródłem węglowodanów, więc to jakby sobie musicie wliczyć w makro. No i pestki słonecznika, pestki dyni, siemielniane oraz nasiona chia, to są, no jeszcze czarnuszka, to jest 5 jakby tych pestek, które ja stosuję w posiłkach, które bardzo Wam polecam. I naprawdę te nasiona i pestki można sobie dodawać do sałatek, można sobie dodawać do posiłków. Ja na przykład uwielbiam awokado z czarnuszką i jest to świetne źródło tłuszczu, które dodatkowo wzbogaci tą naszą dietę i nie mamy wtedy wrażenia, że wszystko nam w tłuszczu pływa, no bo w tych pestkach tak bardzo tego oleju nie czuć. No i już takie czyste PUFAS, czyli te wielonienasycone, bo do wielonienasyconych kwasów tłuszczowych zaliczamy omega-3 i omega-6, między innymi oczywiście, ale omega-3, omega-6 pewnie o tym słyszeliście. Więc numer 9 w rankingu to są ryby i również oleje rybie, które są właśnie świetnym źródłem kwasów omega-3, głównie DHA i EPA. DHA się mówi. DHA i EPA, które są odpowiedzialne między innymi za prawidłową pracę i rozwój naszego mózgu. I wiele również pełnią innych funkcji. I teraz tak, ryby moim zdaniem powinniśmy jeść i to powinniśmy jeść ich sporo, ale tutaj tak samo jak przy mięsie musimy zwracać uwagę na ich pochodzenie, bo chyba nawet gorzej jest z rybami obecnie niż z mięsem. O co chodzi? Jeżeli kupujemy na przykład łososia atlantyckiego, ale zobaczymy na opakowaniu jest napisane, że on jest hodowlany, to znaczy, że tam on zamiast sobie pływać i jeść to, co natura dała w oceanie na przykład, to po prostu był wychowywany sztucznie. I no, to, co pokazują różne źródła, wygląda na to, że hodowla ryb jest w gorszym stanie niż hodowla mięsa. Ryby są ekstra, natomiast musimy zwrócić uwagę na ich pochodzenie. Jeżeli wybierasz łososia hodowlanego, to naprawdę rób to rzadko i nie jedz go co drugi dzień. Tak samo z takimi dużymi rybami typu tuńczyk, to są predatory, to są ryby, które długo żyją, które dużo się też metali ciężkich najedzą, więc z tym również musimy uważać. I na miejscu 10 w najlepszych źródłach tłuszczu są, fanfary, są oleje roślinne, ale uwaga, podam Wam 3, które polecam, ponieważ w ogóle podczas ketoadaptacji dobrze jest czasem suplementować ten tłuszcz właśnie na łyżce w oleju, bo ciężko jest po prostu takiej ilości dostarczyć tak czysto z pożywienia. I to będzie olej lniany, który jest właśnie źródłem kwasów omega-3, tych roślinnych, olej z ogórecznika i olej z rokitnika. Te dwa oleje, one nie są tak często stosowane, a szkoda, bo mają fantastyczne działanie przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, prozdrowotne. No możecie sobie poczytać, po prostu lista się nie kończy. One są naprawdę fajne, nie będą stanowić jakby bazy i podstawy naszej diety, ale warto dodać je do naszego codziennej puli tłuszczów. I teraz przechodzimy do niechlubnej piątki tego, czego Wam nie polecam. Na pewno będą to tłuszcze roślinne. Już mówiłam Wam o dobrych tłuszczach roślinnych, ale są również te złe, ponieważ tłuszcze roślinne często mają zdecydowaną przewagę kwasów omega-6. Kwasy omega-6 są nam potrzebne, ale w nie za dużych ilościach, ponieważ mają w naszym organizmie działanie prozapalne. A teraz bardzo dużo tych olejów roślinnych jest w naszej diecie i zazwyczaj właśnie te stany zapalne się intensyfikują, więc powinniśmy
ograniczać spożycie olejów roślinnych bogatych w kwasy omega-6. Dobra, przejdźmy do sedna. Olej rzepakowy. I ja wiem, że w Polsce z pewnych różnych powodów jemy go na potęgę, ale ja osobiście go nie kupuję i jestem szczęśliwa i wcale nie trzeba smażyć na rzepaku. Rzepak jest prozapalny, rzepak ma masę szkodliwych działań, już nie mówiąc o tym, że przede wszystkim te oleje są rafinowane. Czyli jakby proces przetworzenia tego produktu jest długi, no i szkodliwy zazwyczaj w efekcie końcowym dla naszego zdrowia. Oprócz rzepaku z olejów roślinnych, których na pewno nie polecam, jest to olej słonecznikowy. I na trzecim miejscu olej kukurydziany. One są mocno prozapalne, są zazwyczaj mocno przetworzone, są najtańsze, to też o czymś świadczy. I według mnie warto je ograniczać, a wręcz wykluczyć ze swojej diety. Na czwartym miejscu rzeczy, których Wam nie polecam, jest margaryna. I mimo, że większość osób jej już nie stosuje, to jednak wciąż są tacy, którzy wierzą w to, że margaryna jest zdrowa. Przede wszystkim margaryna ma w sobie tłuszcze trans. Tłuszcze trans to są sztucznie stworzone tłuszcze na takiej zasadzie, że do oleju roślinnego dodajemy wodór po to, żeby ten tłuszcz, który był w formie płynnej, stał się formą stałą w temperaturze pokojowej. I dlatego na przykład margaryna jest taka super, bo ona się tak, wiecie, delikatnie rozsmarowywuje bez problemu i jest po prostu wygodna. Ale niestety to, że jest wygodna, nie znaczy, że jest zdrowa. I wręcz badania były prowadzone niezależne, które zaczęły pokazywać, że to nie jest tak, że margaryna zmniejsza ryzyko zawału, ale je zwiększa. I jest również cała lista chorób, które tłuszcze trans mogą powodować. Więc margaryny odradzam, bardzo odradzam. I na piątym miejscu właśnie są wszystkie pozostałe tłuszcze trans. Na keto prawdopodobnie nie jecie ich tak dużo, bo tłuszcze trans zazwyczaj są w takich przetworzonych fast foodach, ciasteczkach, ponczusiach i różnych innych rzeczach. Więc no, tego summa summarum nie jemy. Natomiast pamiętajcie, bo produkty keto są coraz bardziej popularne, więc będą producenci, którzy będą chcieli tanim kosztem je wytwarzać. Jeżeli czytajcie etykiety i im mniej przetworzony produkt, tym lepiej, bo niestety tłuszcze trans też są w keto produktach, więc o tym warto pamiętać. Także to było moje top 10, jeśli chodzi o tłuszcze i moje, nie wiem, down 5. Czyli to, czego nie polecam, jeżeli chodzi o źródła tłuszczu. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy macie jakieś swoje ulubione tłuszcze na keto, albo czy macie jakieś pytania w tym temacie, bądź w każdym innym. Jak tylko znajdę czas, to postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia za tydzień. Cześć!